Dzień dobry Państwu. I moim gościem jest Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry. Który wrócił wczoraj nie z Brukseli, ale z, z Tokio i z Seulu. Tak, z Dalekiego Wschodu. O tym później na razie pytanie, czy pan prezydent złożył już gratulacje Donaldowi Tuskowi z okazji wyboru? Nie, e, ale też e, byłaby okazja gdyby, do złożenia takich, takiego uznania w wyniku wyborów, gdyby przewodniczący Tusk. E, Kiedykolwiek w ogóle wyraził jakiekolwiek chęć kontaktu z panem prezydentem. Pan prezydent odwiedził przewodniczącego Tuska ponad rok temu w Brukseli i od tej pory, trochę łamiąc nawet takie standardy grzeczności, przewodniczący Tusk nigdy do pana prezydenta Dudy się nie zwrócił o, o spotkanie. To nam rozwiązuje następną kwestię, bo chciałem spytać, jak pan sobie wyobraża współpracę z Donaldem Tuskiem, ale rozumiem, że pan jej sobie w związku z tym nie wyobraża. Nie no formalnie oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie się układać. Ważne jest jedno. Ważne jest to, że wczoraj. Polityka europejska stała się zakładniczką złych emocji jednego człowieka i to. Jarosława Kaczyńskiego. Ten człowiek jest Donald Tusk. Dlatego, że jeśli ktoś tak naprawdę mógł wczoraj wykonać pewien gest, który pokazałby, że, jest, że może być silnym politykiem europejskim i pewnym liderem polityki europejskiej, to był to Donald Tusk, który mógł on osobiście, jako odpowiedzialny za przebieg Rady Europejskiej, zgłosi wniosek o odłożenie głosowania. Niestety wybrał Ale... swój własny interes gdy ponad gdy interes Polski wniosek o odłożenie głosowania, to by znaczyło, że tak naprawdę e, przegra to. No. Dlaczego, Nie, to... Miałby, dlaczego miałby sam sobie strzelać w kolana? Ale właśnie przegrał. No bo jako przewodniczący Rady Europejskiej... E, przegrał jak pan, i zbiera gratulacje. Jak pan by zobaczył treść traktatów, to przewodniczący Rady Europejskiej jest za to odpowiedzialny, żeby budować konsensualne decyzje w Radzie Europejskiej. Ten, ten wynik wczorajszy, e, ta sytuacja, w której konkluzje są nieprzyjęte, są wielką porażką w ogóle funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, bo on powinien za to, o to zadbać, a niestety przedłożył, Donald Tusk to nie przedłożył swój, własny, swój, własny, swój własny interes nad interes polityki europejskiej. Kancelaria prezydenta zaangażowała się w utrącanie kandydatury Tuska, tak? Dlaczego pan tak mówi? To nie ja, to rzecznik rządu, pan Bochenek powiedział, że z tego co wiem prezydent wspiera kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Sytuacja była jasna od, od wielu miesięcy. Tak? Donald Tusk otrzymywał i, i stolica europejska, ale także on otrzymywał bardzo jasny komunikat. Tam, sam pamiętam swoje własne słowa o tym, że nie ma dzisiaj decyzji rządu polskiego dotyczącego jego poparcia, że jest tym, że, że rząd polski ma do tego zastrzeżenia. I przez te, te kilka miesięcy, którym ten komunikat był wysyłany w sposób bardzo elegancki w, w kierunku Donalda Tuska i, i, i kolejnych prezydencji Unii Europejskiej, nie wykonano żadnej pracy nad tym, żeby do, dojść do. Dobrze, ale na czym, zgody? Polegało, na czym polegało wsparcie Jacka Sariusz-Wolskiego przez prezydenta? Nie, to ja mówię o tym, że, że, że my także wysyłaliśmy jako kancelaria prezydenta ten sam sygnał o tym, że uważamy, że ta dyskusja dotycząca kandydatury Donalda Tuska powinna być dyskusją dużo bardziej otwartą. Powiem więcej. Pan tego nie rozumiem. Niech się pan nie gniewa. Ja rozumiem, że. Ale, ale powiedz, że, to, to ja panu wytłumaczę. Y y <zysk> My rok temu ponad na szczycie NATO w Warszawie, myśli Pan, że nie mieliśmy te samej pokusy, żeby któryś z krajów, który sprzeciwiał się treścią konkluzji, wyizolować i przeforsować konkluzję wbrew jednemu z państw? Oczywiście mieliśmy takie pokusy, bo były takie sytuacje wielokrotnie w procesie negocjacji konkluzji szczytu natowskiego, ale my, jako kraj prezydencji ówczesnej, ktoś to przewodniczył wraz z. Sekretarzem Generalnym panem Stoltenbergiem, zrobiliśmy wszystko, żeby szczyt NATO w Warszawie był szczytem, którym wszyscy podpiszą się pod konkluzjami. Jeśli obecna przewodnicząca Rady Europejskiej nie potrafi do tego samego doprowadzić, to znaczy, jest słabym politykiem. Dobrze, ale z, no nie no, pan no. wymaga od Donalda Tuska, żeby on przeciwko swojemu interesowi występował. Ja rozumiem. No, ja ja ale... wymagam, żeby poświęcił swój interes na rzecz interesu europejskiego. To proszę bo, tak, bo taka jest funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej, w nie kancel... poświęcił tego czy w swojego kancelarii interesu. A prezydenta rozmawiacie już o tym, że w 2020 być może to właśnie Donald Tusk będzie głównym rywalem prezydenta Dudy, walczącego o reelekcję? Kandydatów będzie na pewno wielu. Nie wiadomo, kto się jeszcze zgłosi od, od pana Korwina pewnie po, po różnych innych, różne inne osoby. Więc zobaczymy. To nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. Dzisiaj znaczenie ma to, że doszło, doszło do to ma sytuacji... ma znaczenie i to moim zdaniem znacznie większe, niż pan w tej chwili próbuje nam wmówić. Nie, to znaczenie ma to, że dzisiaj, jak powiedziałem, zamiast stanąć na wysokości zadania i swojej funkcji, przewodniczący Tusk wolał swój własny interes przedłużyć na interes europejski. kim jest teraz Donald Tusk? Jest reprezentantem Niemiec, tak jak mówi Jarosław Kaczyński? No Donald Tusk jest dzisiaj przewodniczącym Rady Europejskiej z niepełnym mandatem. Bo to znaczy z mandatem nieudzielonym przez wszystkie państwa członkowskie. To jest też ewenement i pewny precedens, dlatego że Trudno sobie wyobrazić w, te, w takiej sytuacji, żeby to się nie przyłożyło potem na dalsze funkcjonowanie Unii Europejskiej, Panie bo jeśli raz się udało coś takiego przeprowadzić, to tak, ta pokusa, żeby izolować kraje, które mają inne zdanie, będzie powracała. Panie ministrze, popieracie nową ustawę o słu służbie zagranicznej, która oznacza usunięcie z ambasad wszystkich dyplomatów, którzy byli tajnymi współpracownikami SB. Pan prezydent nigdy i z nigdy nie komentuje ustaw w procesie legislacyjnym, dlatego że pan prezydent mhm. szanuje autonomię władzy ustawodawczej. To czemu pozwoliliście wysłać do Berlina Andrzeja Przyłębskiego, który podpisał zobowiązanie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i przyjął kryptonim Wolfgang? Jeśli chodzi o kancelarię prezydenta, jak pan dobrze, potator może wie, albo może nie, to to wytłumaczę. My, decyzja pana prezydenta opiera się wyłącznie na ocenie merytorycznej kandydata. Dlatego, że otrzymujemy z msz dokumenty poświadczające pełną zdolność kandydata. w sensie prezydent formalnym. się nie interesuje, czy ten pan nie ma jakichś poważnych przeszkód? Prezydent nie przeprowadza lustracji. Rozumiem, że prezydent nie Prezydent ale nie... otrzymuje z msz dokumenty poświadczające fakt, że dany kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne, a AMZ, jak pan prelegentor zapewne pytał też ministra Waszczykowskiego, przeprowadza w trakcie nominacji, którą potem wysyła prezentować do oceny merytorycznej, jak powiedziałem, wewnętrzne sprawdzenia, a teraz jak rozumiemy, bo to też trzeba warto powiedzieć. Ta, ten wniosek ambasadora Przyłębskiego jest w ipn -ie. Pan ambasador Przyłębski złożył ja... te sprawy wyjaśnienia, które są wiarygodne. Więc Czyli nie ma sprawy, dzisiaj... tak? Bo ja chciałem spytać, czy przypadkiem pan Andrzej Przyłębski nie powinien się poddać do dymisji? Ponieważ podpisał zobowiązanie współpracy, jest na, nawet jego donos zachowany. Pan mówi, że to wszystko jest wiarygodne, nie ma sprawy, tak? Ja w tej sprawie czekam na, na rozstrzygnięcie, bo pan mówi, że jest podpis wiarygodny donos no ja z tego a nie wiem ja nie jestem tak jak pan redaktor powinien czy, się członkiem, do dymisji, mi, członkiem ipn PENu więc więc ja nie pracuję w jak powinien pan redaktor, się poddać więc... do dymisji jak powiedziałem dla mnie wyjaśnienia dzisiejsze pana ambasadora Przomskiego są wiarygodne kiedy zostanie pan szefem gabinetu prezydenta Nie słyszałem o takich planach <laughs> wszyscy słyszeli w kancelarii prezydenta i pan również to proszę powiedzieć tylko kiedy no Los ministrów jest w rękach pana prezydenta. Jesteśmy pracownikami pana prezydenta. Pan prezydent kształtuje swoją kancelarię w, w sposób taki, który według niego jest optymalny. Nie słyszałem o tym, żeby jakiekolwiek zmiany były, miały mieć miejsce w najbliższym czasie. To ja może ja panu powiem, że pan zostaje szefem gabinetu prezydenta i jednocześnie będzie odpowiadał za sprawy zagraniczne. O czym pan doskonale wie, no ale rozumiem. Dziękuję że... panu prezydencie Robercie Mazurku. W mojej kancelarii też być może miałby pan jakieś szanse, nie wiem, nie wiem. Pomyślę o tym, ale pytam całkiem serio, to nie jest żart. Rozumiem że nie chce pan komentować zmian w Kancelarii Prezydenta. Rzeczywiście, że pan, plotki, które się powtarzają nie na mieście. To nie są plotki, to są opowieści z samej Kancelarii. Opowieści e, mogą być plotkami, więc e, w tym sensie nie ma żadnego razie, tematu. W razie ministrowie Kancelarii Prezydenta zajmują się roznoszeniem plotek. Nie ma takiego tematu. Bardzo serdecznie panu dziękuję, dziękuję. za rozmowę, ale proszę, zostańcie z nami w rmf24.pl i w interi.pl.